Pan Salomei Kruszelnickiej, a w swoim referacie powiem o niej jako o emancypacji środowiska ukraińskiego w Galicji już na przełomie XIX-XX wieku i na tych głównych zasadach, jakie ona potrafiła wprowadzić w życie profesjonalne i społeczne. I tutaj na co chciałam zwrócić przede wszystkim uwagę, że emancypacja w Galicji jako szczególna pozycja kobiet w społeczeństwie ma dość dawne korzenie i dotyczy zarówno Polek, jak i Ukrainek, właśnie co pokazuje na tych przykładach. Tutaj w wyniku szeregu okoliczności zapanowały nieco swobodniejsze, bardziej sprzyjające warunki kulturowego rozwoju kobiet, a i zabór austriacki nie był tak bezwzględnie ostry wobec edukacji płci pięknej, jak zabór pruski czy rosyjski. No więc historia kraju zachowała pamięć o czynnym udziale kobiet w wydarzeniach społecznych, kulturowych i w tym również muzycznych. Najpierw podaję, no niestety tutaj